Cześć, z tej strony Marcin Matusiak, opiekun inwestora na rynku nieruchomości. Witam Was ponownie na Poznańskiej 20. Jesteśmy akurat w tej części nadbudowanej. Zobaczcie, jakie już duże różnice. Pojawiły się pierwsze ścianki działowe. Jak widzicie, międzylokalówki, więc mamy je dużo gęściej postawione. Co 30 cm macie tutaj profile, na to idą później podwójne płyty, wypełnienie wełną, ale o tym Wam powie pewnie więcej Damian na kolejnym nagraniu. Możecie też zerknąć sobie, jak wygląda taka przestrzeń, akurat trochę powyżej 20 metrów kawalerka, za Przemkiem te fantastyczne okna na 1,90 m. Dzisiaj mamy piękne słońce, więc powoli zobaczycie mniej więcej, jak tu będzie fajnie, jasno i słonecznie. I ta przestrzeń, jak ją można zaaranżować, pokażę Wam później też na wizualizacji, takim rzucie z góry. Tutaj wstępnie możecie zobaczyć już, jak ta przestrzeń będzie dzielona. Nie ma jeszcze wszystkich ścian międzylokalowych. Belki konstrukcyjne wspierające konstrukcję dachu zostały dodatkowo obudowane płytami ognioodpornymi. Część z nich jeszcze będzie schowana w ściankach międzylokalowych. A na jednym z nagrań pokażemy Wam też, jak prawidłowo należy wykonać paraizolację dachu, ale to o tym powiem Wam także Damian. Zobaczcie jeszcze tutaj kawałek korytarza z tej strony. Zaczyna nam powoli to już jakichś kształtów nabierać. No i tutaj możecie zobaczyć lustrzane odbicie tego, co przed chwilą widzieliśmy po drugiej stronie, z tymi dużymi oknami, taka właśnie niezależna 25-metrowa kawalerka, która widzicie rośnie nam tutaj od 2,50 do ponad 3 metrów. Za chwilę, jak Przemek się odwróci, zobaczycie jeszcze, jaka będzie ogromna łazienka tutaj w tej przestrzeni. To zapraszam Was w takim razie niżej.